W weekend można było wysłać pita przez internet w przerwie między zakupami. Szybki PIT to ogólnopolska akcja organizowana już po raz 8 przez Ministerstwo Finansów. Każdy, kto wziął udział w akcji, przekonał się, że składanie PIT-a przez internet jest proste i bezpieczne, a jednocześnie pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego. Udział w akcji był bezpłatny. Punkt rozliczeń, gdzie pracownicy urzędów skarbowych pomagali przy wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej, działał przez cały weekend w Centrum Handlowym Plaza przy Broniewskiego. Kierownik, czy to jest prawda, że Torunianie coraz chętniej korzystają z internetowego rozliczania zeznania podatkowego? Coraz więcej osób poprzez sieć rozlicza się z Wami? Tak. Widzimy już wzrost rozliczeń dokonywanych za pośrednictwem właśnie środków elektronicznych. Widać to chociażby tutaj na terenie plazy, gdzie podatnicy naprawdę bardzo chętnie korzystają z naszej pomocy i właściwie uczymy ich też, jak z tego środka komunikacji korzystać. No właśnie, to procentowo powiedzmy, ile osób w ubiegłym roku czy już w tym roku złożyło poprzez internet właśnie rozliczenie? Myślimy, że to już będzie około tak 20-25% osób, które składają zamiast w formie papierowej to w formie elektronicznej właśnie zeznania roczne. No z tego, co mówią ludzie, bo pytaliśmy, to przede wszystkim jest łatwiejsze. Bez wychodzenia z domu można to zrobić, nie trzeba niepokoić urzędników gdzieś tam niepotrzebnie. No i też można, robiąc to już teraz, można szybciej liczyć na zwrot podatku, tak? Tak, oczywiście. Oprócz tego, że oszczędzamy czas, papier oszczędzamy, to też obsługa takich dokumentów jest zdecydowanie szybsza, zarówno dla naszych klientów, czyli podatników, jak i dla urzędników. I dzięki temu możemy dokonywać szybszych zwrotów, jeżeli wynikają one z zeznań rocznych. Osoby, które dzisiaj nie dotarły do plazy, mogą przyjść mimo wszystko do Was po poradę? Czy istnieją takie stanowiska, na których też można wysłać PIT-o? Jeżeli klient nasz nie posiada chociażby dostępu do internetu w domu, może przyjść do urzędu. W każdym urzędzie są takie stanowiska do samodzielnego wypełniania takich dokumentów. Oczywiście pomagamy w tych pierwszych krokach, jak się obsługiwać tym całym programem. No oczywiście też są dni wyznaczane, kiedy możemy pomóc i więcej czasu poświęcić klientom, którzy właśnie z tej formy chcą skorzystać na terenie urzędu. No, ale podsumowując, przez sieć łatwiej, szybciej, bez kłopotu. Zdecydowanie tak. Trzeba zauważyć, że ten program też wylicza sam podatek, więc nie trzeba już używać kalkulatorek. Tak jest, nie trzeba znać procentów, które trzeba używać w obliczeniu podatku. Jest to na pewno zdecydowanie prostsza i szybsza forma. W tym roku 30 dzień kwietnia wypada w sobotę, czyli w dzień wolny od pracy. Dlatego też ostatnim dniem składania zeznań będzie 2 dzień maja. Nie warto jednak czekać na ostatnią chwilę. W weekend w plazie można było pod okiem pracowników urzędów skarbowych wysłać deklaracje. Panie Macieju, tutaj na co dzień przemykają ludzie z torbami pełnymi zakupów, a dzisiaj mnóstwo ludzi przyszło, żeby zapytać, jak wypełnić prawidłowo zeznanie podatkowe. Pomagacie w tym? Tak, pomagamy, pokazujemy, w jaki sposób zrobić to w formie elektronicznej, gdyż jest to najlepsza, najprostsza i najszybsza forma złożenia zeznania rocznego i propagujemy tą formę. Z roku na rok liczba osób, które tu przychodzą i są zainteresowane, tym stale rośnie. Także no, jest to nasza czwarta akcja już w tym roku, tutaj organizowana przy współpracy z galerią. I co roku jest coraz więcej chętnych, którzy tu przychodzą, żeby złożyć to zeznanie wspólnie z pracownikiem Urzędu Skarbowego. Czy to z doświadczenia już wiecie, że to jest łatwiej tutaj dotrzeć do ludzi, zachęcić ich, żeby przyszli tu, niż do tego osławionego, znaczy owianego złą sławą Urzędu Skarbowego, bo niektórzy mają obawę, żeby przyjść do skarbówki i tam porozmawiać? Do urzędu też bardzo dużo osób teraz przychodzi ze zeznaniami, z tym, że ta akcja, którą tu dzisiaj prowadzimy, ma na celu przede wszystkim propagowanie składania zeznań przez internet drogą elektroniczną. Natomiast do urzędu przychodzi dużo osób w tej chwili składając zeznania w formie papierowej, chociaż też zachęcamy, ponieważ w urzędzie mamy również stanowiska umożliwiające złożenie takiego zeznania przez internet, więc również można to zrobić w urzędzie. Z tym, że tutaj dzisiaj w związku z tym, że i pracownicy pierwszego i drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu no, mają taki czas i poświęcają tylko na to, można również uzyskać różne informacje i wspólnie z urzędnikiem takie zeznanie złożyć, co dla wielu osób no, jest dużą pomocą i chętnie z tego korzystają. Dlaczego nie warto czekać do, nie wiem, w tym roku chyba do 2 maja, tak? Ten termin ostateczny jest. Tak. Dlaczego warto zrobić to wcześniej i rozliczyć się z fiskusem już teraz? Przede wszystkim im wcześniej złożymy zeznanie, tym wcześniej możemy otrzymać zwrot nadpłaty z tego zeznania, więc zasadniczo termin taki ustawowy na zwrot jest do 3 miesięcy, ale składając zeznanie szybciej, no możemy szybciej otrzymać ten zwrot. Również w formie elektronicznej składając zeznanie, również jest szansa na to, że szybciej ten zwrot możemy otrzymać.
No dobra, ci te osoby, które w ten weekend, no nie wiem, nie zdołały dotrzeć do galerii, nie skorzystały z pomocy waszej tutaj w Plazie, w jaki sposób mogą uzyskać pomoc? Wystarczy przyjść i popytać w urzędzie? Tak, można przyjść w urzędzie, jest w urzędzie stanowisko, przy którym można takie zeznanie wypełnić. Można też zrobić to po prostu z domu. Instrukcja jest na stronie Ministerstwa Finansów, e-deklaracje, więc tam można uzyskać wszelkie informacje i można to w prosty, wygodny sposób zrobić, nie wychodząc z domu. Dodam jeszcze tylko, że niedługo będzie uruchomiona taka możliwość składania zeznania już wstępnie wypełnionego. Nazywa się to PVR i myślę, że w przyszłym tygodniu będzie ta platforma uruchomiona już po raz drugi w tym roku, gdzie podatnik wystarczy, że wejdzie i ma gotowe, wstępnie wypełnione zeznanie. Wystarczy, że naniesie sobie ulgi, z których chce skorzystać lub informacje o 1%, który ma być skierowany do odpowiedniej organizacji pożytku publicznego i takie zeznanie automatycznie się wysyła do urzędu, więc nie trzeba nawet samemu go wypełniać. Z doświadczenia poprzednich lat wiem, że mnóstwo osób obawia się troszeczkę tego wysyłania poprzez sieć tego zeznania. Co z poświadczeniem odbioru przez urzędnika? Czy ono się dokonuje poprzez wysłanie samo poprzez sieć takiej deklaracji? Samo wysłanie no, nie gwarantuje nam tego, że to zeznanie dotrze do właściwego urzędu. Musi być wygenerowane tak zwane urzędowe potwierdzenie odbioru, w skrócie UPO, i z systemu się to generuje. Jest to równoznaczne z pieczątką potwierdzającą jakby złożenie takiego zeznania do Urzędu Skarbowego. Czyli mając taki dokument, drukując go u siebie, jesteśmy pewni, że... Tak, drukujemy go u siebie w domu, także nie ma żadnego problemu. Jest to honorowane nie tylko przez urząd, ale z tego co wiem również przez wszystkie banki, gdzie musimy na przykład złożyć zeznanie w celu otrzymania kredytu. Jest również honorowane to urzędowe potwierdzenie odbioru, wydrukowane w naszej własnej domowej drukarce, więc nie ma potrzeby przychodzenia do urzędu. Aby skorzystać z pomocy urzędników, wystarczyło mieć ze sobą niezbędne dokumenty, które umożliwiały zweryfikowanie osoby upoważnionej do składania deklaracji podatkowej, a są to imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu. Ważne były też informacje o uzyskanych w trakcie roku przychodach, kosztach ich uzyskania, potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli korzystamy z ulg podatkowych, należało przygotować dokumenty potrzebne do ich rozliczenia. Okej, jesteśmy przy stanowisku, przy którym można to zrobić tutaj w Plazie szybko, łatwo i przyjemnie. Proszę powiedzieć, na czym polega ten system, w skrócie, w jaki sposób zafunkcjonować w sieci, aby nie musieć przyjeżdżać do urzędu. Po pierwsze, dla nas najważniejsze jest wejście na stronę Ministerstwa Finansów, w której jest wyraźnie pokazany krok po kroku, jakie programy trzeba zainstalować, żeby móc w ogóle obsłużyć takie zeznanie. Jaki to jest adres? Może podkreślmy to. www.e-deklaracje.gov.pl lub przez portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Okay. Przechodzimy na stronę. Tak wygląda nasze rozliczenie. Tabele, gdzie kliknąć, aby to wszystko zadziałało. Jeżeli już wybierzemy prawidłowy formularz, który nas interesuje, w tym przypadku podstawowy PIT-37, proszę zauważyć, że wszystkie pola, które są obowiązkowe do wypełnienia, są zaznaczone na czerwono. Po wypełnieniu wszystkich danych osobowych, czyli PESEL-u, wybrania, czy to jest zeznanie indywidualne, wspólne, miejsca złożenia zeznania, wypisaniu danych osobowych, przechodzimy do wypisywania danych cyfrowych, czyli wpisujemy nasze przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenie i wszystkich innych kwot, które wynikają z informacji z zakładów pracy. Rozumiem, że nie musimy tego samodzielnie później przeliczać, dodawać tych procentów, tylko to dzieje się samo. Oczywiście. Uzupełniając także pola dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, system sam dokona już takiego obliczenia podatku i pokaże nam najważniejsze pola, które są dla nas tutaj, czyli czy jest kwota do zapłaty, czy do zwrotu. No, liczymy, że będzie to oczywiście do zwrotu. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy rzeczywiście później taki dokument dotarł do urzędu, może wydrukować sobie u siebie potwierdzenie odbioru swojego PIT-a. Tak, jest to tak zwane UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru. Jest to dokument, który świadczy o tym, że zostało ono wysłane na bramkę Ministerstwa Finansów i trafiło do urzędu, do którego zostało skierowane. Na tym dokumencie również jest zapis, do którego urzędu skierowaliśmy nasze zeznanie. No, rozumiem, że on jest równoznaczny z uzyskaniem pieczątki w Urzędzie Skarbowym. Tak, tak, to jest ta właśnie pieczątka, tylko już można powiedzieć ministerialna, i ona poświadcza nam fakt złożenia takiego dokumentu. Jeśli przed Wami rozliczenie podatkowe, nie zapomnijcie o możliwości przekazania 1% podatku na cele charytatywne.